Dobra, siema, z tej strony Springman, forum gildia.org. Dzisiaj w 18, bo chcę pokazać kumplowi, jak najłatwiej dla mnie przynajmniej, nie wiem czy to jest zgodnie z jakimiś tam lotniskowymi procedurami, utrzymać 5-milowe koło wokół lotniskowca. Takan mam wyznaczony, że będziemy się na niego teraz kierować, zawrócimy sobie, zrzucimy wysokość. Docelowe wysokość 2000, będę utrzymywał prędkość 300. Zupełnie nie wiem, czy to jest zgodne ze skryptem LSO, czy tam cokolwiek, ale chcę mu tylko pokazać metodę na utrzymanie tej 5-milowej odległości od lotniskowca, nic więcej. Że sorry za jakieś tam błędy merytoryczne, pchnięcia językowe, ale ja się tak bawię. Jak komuś się to nie podoba, nie musi oglądać. Powoli zwalniamy, zniżamy do tych 2000. Lotniskowy już tam widać, 11.30 nasza. Musimy się dosyć szybko zbliżać do 5-milowego okręgu. Dobra, 2000 trzeba utrzymywać. Jeszcze mamy sporo zapasu odległości, więc możemy sobie powoli wznosić. Pora dodać trochę gazu na przepustnicy. Mocy. Już wiem, że są tacy, co się będą szarpać o ten gaz, który powiedziałem, a niech będzie. Ok. Staramy się utrzymywać 300 i te 2000 wysokości. Plus minus stówka. W sensie na wysokości, na prędkości to do 10 bym plus minus ustalił. Zaczniemy już wchodzić w ten okrąg. Stówkę zrzucić jeszcze. Zaraz wytłumaczę ci, co jest najważniejsze, co obserwuję. 2000 są, 300 jest. Teraz tylko czekamy, aż ten magiczny marker i ta odległość będzie koło piątki. To wtedy magiczny marker musi być na godzinie 9. Tak będziesz utrzymywał około 5-milowe. Ja teraz trochę za daleko jeszcze jestem, więc zbliżymy się trochę bardziej do tego lotniskowca. Utrzymując cały czas prędkość i wysokość w naszych zadanych granicach. Myślę, że tak wystarczy. Mamy 6 mil. Prędkość i wysokość wygląda dobrze. 6 mil szybko spada. I teraz tak, jeżeli chcesz skrócić okręg, to skręcasz w lewą stronę, czyli do środka jakby okręgu, tak? Jeżeli chcesz go wydłużyć, tak jak teraz zbliżamy się dosyć szybko do tej naszej granicznej odległości, za chwilę będziemy odbijać na zewnątrz koła, czyli w prawą stronę. Nie ma żadnego złotego środka, złotego kątu, chociaż może nawet nam nie będziemy musieli odbijać, bo zbliża się nasz marker do godziny 9 pięknie. Teraz tylko utrzymywać wysokość i prędkość. Zrobię sobie lekki przechył w lewo. Starając się utrzymywać go jak najbliżej godziny 9, patrząc na wysokość cały czas, prędkość 300. I teraz tak, jesteśmy już na godzinie 9, niestety odległości jeszcze nie mamy, dlatego pogłębiamy do wewnątrz, czym zbliżymy się trochę do lotniskowca i ponownie nasza odległość do niego będzie spadać powoli. Póki nie trzymam markera na 9, tylko bliżej, bardziej w pół do 10, czy tam bliżej 10, tak to określimy, najłatwiej, to ta odległość sobie będzie spadać. Zależnie od tego, jak blisko może tej godziny 10 jesteśmy, jak daleko od 9, to z taką tam częstotliwością, prędkością będziemy się zbliżać do tego lotniskowca. No, trzeba na to uważać, trzeba to obserwować. Jesteśmy na 5-milowym, więc ja sobie odbiję teraz, żeby marker dać na godzinę 9, żeby się już nie zbliżali do lotniskowca. I myk. I teraz tylko obserwuję prędkość, wysokość, marker. Teraz się znowu oddalamy, tu pogłębiamy zakręt. W tych okolicach możemy się utrzymywać z samą obserwacją przyrządów. Nie musiał spoglądać na chudę za bardzo. Więcej wyczuć samolot. Uzi, 7-1, overlord.
bra 273 for 120 at 20,000 hot. Tymi wartościami. Pogłębimy trochę bardziej, żeby się do tej piątki zbliżyć niż 5,1. Lotniskowiec sobie tam będzie krążył. A co mnie nie wiem, on chyba tu nie pływa, nie? Tu jest statyczny. Chociaż? Chyba nie, bo one płyną. Stąd też będą różnice tych odległości się pojawiać. Ale luz, wszystko da się tym prostym sposobem ogarnąć. Jak widać na załączonym obrazku. Jak są jakieś lepsze sposoby, zapraszam wszystkich bardziej doświadczonych w Hornecie i lataniu tych procedur do nagrywania filmików. Sam chętnie sprawdzę, co tam, jak tam i tyle. Dzięki wielkie Springman, forum gildia.org. Nara.